Cześć moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Mamy godzinę 6:30, a dzisiaj będziemy rozmawiali o tym, ile kury potrzebują snu, ile potrzebują czasu, żeby się zregenerować, a przede wszystkim jakie warunki należy im zapewnić, żeby właśnie mogły odpowiednio wypocząć. Także zapraszam was do oglądania, ja już im właśnie otwieram, chociaż jeszcze jest trochę ciemno. Natomiast warto, słuchajcie, co nieco na ten temat powiedzieć. Takie najważniejsze warunki, jeżeli chodzi o drób, które muszą być spełnione, żeby kury wypoczęły. To, słuchajcie, w pierwszej kolejności oczywiście odpowiednia ilość snu. Ile tego snu potrzeba? Potrzeba, słuchajcie, w zależności od tego, ile stwierdzi hodowca. Natomiast przyjmuje się średnio, mniej więcej, że jeżeli ciemno robi się lub my gasimy światło około godziny 20, to zapalamy koło godziny 6-7. Policzcie sobie, ile to jest godzin i mniej więcej to jest taki optymalny czas dla drobiu, kiedy kurki powinny, słuchajcie, się zregenerować, powinny odpocząć po całym dniu. Jakie warunki trzeba zapewnić? No po pierwsze, moi drodzy, to jest oczywiście cisza i tutaj nie zaleca się innych zwierząt w kurniku, jeżeli macie możliwość. My tutaj akurat posiadamy gołębie, natomiast żadnych, słuchajcie, perliczek, żadnych przepiórek, żadnych totalnie, słuchajcie, zwierząt innych gatunków. Najlepsze by były tylko i wyłącznie kurki, jeżeli będziecie trzymać je po prostu w ciszy, w oddzielnym kurniku. Najlepiej trzymać je w jakimś takim, słuchajcie, miejscu, jeżeli ten kurnik macie murowany, ponieważ istnieje jakaś tam gwarancja, że będzie po prostu cisza i spokój. Kolejna rzecz to są optymalne warunki związane z grzędą i tutaj musicie pamiętać o tym, żeby te żerdzie nie były za daleko, żeby po prostu ta kurka mogła z jednej strony skoczyć na drugą stronę, żeby dała radę, a oprócz tego, żeby była na tyle gruba, słuchajcie, ta żerdzia, żeby kurka mogła sobie normalnie siedzieć, a w nocy spać. Co jeszcze, moi drodzy? Bardzo ważne, jeżeli chodzi o tą regenerację, jest to, żeby przed samym snem nie dawać kurom jedzenia. I tutaj oczywiście nie karmimy kur, nie dajemy im pokarmu dodatkowo, czyli nie wchodzimy do kurnika, jeżeli wiemy, że światło gasimy o godzinie 20. No to słuchajcie, o godzinie 18 nie polecam dawać jedzenie, tak ostatni pokarm polecam dać w okolicach godziny 16-15, wtedy jest to optymalnie, kurka to wszystko przetrawi i już jak pójdzie spać, to będzie miała normalny sen. Tak samo zresztą z ludźmi, nam się dużo gorzej śpi w momencie, kiedy się od razu najemy i pójdziemy spać. Kolejna rzecz bardzo ważna to jest oczywiście nie przeszkadzanie kurom. Myślę, że warto o tym powiedzieć, chociaż jest to oczywiste. Jeżeli, słuchajcie, mamy swój mamy kurnik, mamy kury, nie warto sprzątać w tym kurniku w nocy, kiedy kury śpią. Warto to zrobić rano, kiedy kury wyjdą z kurnika. Wtedy wymieniamy wodę, wymieniamy ściółkę, wymieniamy pokarm, dajemy świeży. Oczywiście od razu po wstaniu z kurnika, po wstaniu, słuchajcie, z grzędy, dajemy kurkom pokarm, wymieniamy wodę. Kury teraz są dość pobudzone, ponieważ zapaliłem światło. Obecnie mamy temperaturę minus 1 stopni, w kurniku jest 7 albo z 8 na plusie, także fajna temperatura. Jeżeli chodzi natomiast o kwestię związaną, moi drodzy, z profilaktyką, o co warto zadbać, to po pierwsze warto pamiętać o tym i dać kurkom trochę czasu, żeby mogły wypocząć, żeby mogły zejść z grzędy. Najlepiej, najbardziej optymalnie będzie zapalać kurom światło w momencie, słuchajcie, najlepiej, kiedy kura zejdzie już z grzędy, kiedy będziemy widzieć. Profilaktycznie jest to około godziny 7, około godziny takiej, kiedy na zewnątrz robi się widno, przez okno już widać promienie słoneczne, wtedy kura najczęściej po prostu już wstaje i można ją z tego kurnika wypuścić. Nie zaleca się czegoś takiego, że jak kurki, słuchajcie, wstaną, chodzą po kurniku, żeby z tego kurnika nie mogły wyjść, jest to nienaturalne dla ptaków. Warto jest pamiętać o tym, żeby jednak mimo wszystko te kury wypuszczać, żeby miały czas na to, żeby mogły sobie wyjść, pochodzić, pospacerować, po prostu rozbudzić się. O tyle jest to istotne, że po prostu w dłuższej perspektywie, jeżeli nie będziemy kurom od razu otwierać tego kurnika, może to zaburzyć ich tak jakby cykl życia, czego byśmy nie chcieli, bo to i wpływa na nieśność i na zdrowie. Kolejna rzecz, jeżeli chodzi o witaminy, tutaj witamin też na noc nie zalecam podawać. Witaminy podajemy najczęściej z pokarmem w ciągu dnia.
Wodę najlepiej, żeby kury, słuchajcie, miały całą noc. Różne są sytuacje, może się okazać, że faktycznie jakaś kura wstanie, chociaż to się raczej nie dzieje. W nocy zejdzie i po prostu będzie się chciała napić wody, więc woda musi być obowiązkowo. Co do pokarmu, to różnie ludzie uważają, natomiast uważam, że trochę suchego zboża również powinno być w tym karmidle. Kolejna rzecz, moi drodzy, jeżeli chodzi o właśnie kwestie związane z tym, jak traktować drób nocą. Oczywiście nie sadzamy kur na grzędę, one same będą wchodziły wieczorem, więc my po prostu staramy się w miarę możliwości zapewnić kurkom odpowiedni komfort, czyli ciszę, spokój, gasimy światło. Pamiętamy, żeby światło w kurniku od samego początku było odpowiednio rozmieszczone, żeby tych kur nie raziło, żeby te kury się dobrze czuły. I to są takie, słuchajcie, najważniejsze informacje. Pamiętajcie o tym, żeby kury na noc przeliczyć, żeby sprawdzić rano, najlepiej od czasu do czasu też warto to zrobić, tak na wszelki wypadek, czy żadna kura gdzieś tam nie leży, czy coś się nie wydarzyło, warto to zrobić. Co jeszcze tutaj takiego ważnego, moi drodzy? Jeżeli chodzi o drób, no to wiadomo, tutaj nie ma reguły. Kury też po jakimś czasie, jak zobaczą, że się robi ciemno, same zaczną siadać na tych grzędach, same zaczną wchodzić do tego kurnika, bo po prostu robi się ciemno i to będzie u nich taka naturalna reakcja. Warto pamiętać już tak na sam koniec, słuchajcie, filmu, że jeżeli chodzi o kury, to tutaj musimy naprawdę zastanowić się nad tym, i przemyśleć temat, co zrobić, żeby te kury miały ciszę i spokój. Jest to naprawdę bardzo ważne, ponieważ to wpływa na regenerację drobiu, kury się przez to lepiej czują, są zdrowsze, no i później wpływa to również na nieśność. Jak widzicie, jak się zachowują kury, które dopiero wstają, tak jak tu widzicie, jedna kura pije, tutaj kurki jedzą, dlatego tak ważne jest to, żeby po prostu tym kurom dostarczyć odpowiedni pokarm, na przykład właśnie w kurniku, jak tylko wstaną. Zaraz ten kurnik będę otwierał po nagraniu pewnie, więc tak jak mówię, warto to zrobić, a kury już się rozbudziły, słuchajcie, zaraz wszystkie będą schodzić z grzędy. Jeżeli byście otworzyli ten kurnik i zrobili ten manewr o godzinie 4 w nocy, raczej kury, słuchajcie, nie wstaną, natomiast zobaczycie, że to zaburzy ich cykl, mogą być przez to bardziej osowiałe, mogą być przez to jakieś rozkojarzone i szybciej być bardziej podatne na choroby. Także to tyle, moi drodzy, ja wam bardzo dziękuję, mam nadzieję, że pomogłem w tym odcinku. Napiszcie w komentarzu, co myślicie, czy się zgadzacie, czy się nie zgadzacie, jakie macie zdanie. Mi się wydaje, że są to takie praktyczne rzeczy, więc większość ludzi i tak tutaj przyzna akurat w tym przypadku rację. Także trzymajcie się, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję oczywiście i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!